No cześć sąsiad, co tam? Jak na flaszkę chcesz mnie wołać, to nie mam czasu, bo roboty mam od zarąbania. Nie no, tym razem nie na flaszkę, sprawę mam, a w sumie propozycję, bo tu widzę pole. Akurat uprawiasz za moją chałupą. No to gadaj, co to za sprawa? Bo wisz, co tutaj kawałek pola się marnuje. Kobita moja nie dała ruszyć, bo ogródek miał być. Nie chcesz se tego przeorać, aż tam pod stodołę i uprawiać. Już to pozarostało, a Una mówi, że jednak mimo czasu na ogódki, to pomyślałem, żeby porządek był. No i ty, sumsiot, byś miał kawałek ziemi więcej. W sumie mogę to przeorać, ale kurde, roboty będzie więcej niż co warte, bo zarosło to już strasznie. Nie no, ja bym to trochę wykarczował, a przecie moż glebogryzarkę to być to przepierniczył i by było miodzio, to jak? Dobra, pomyślę, bo jak na razie to mam roboty od piernika. Chcesz, to wykarczuj te krzaki, a ja może coś tu glebogryzarką spróbuję któregoś dnia. Dobra, to tak się zrobi. Szkoda, żeby to dali zarostało, idę zaraz siekierkę wezmę, to nawet jeszcze dzisiaj trochę porządku tu porobię. No dobra, to działa, ja też jadę się brać dalej za robotę, bo szkoda dnia. Dobra, synek, może jeszcze zdąży się dzisiaj gnojówkę rozlać pod ten owies. Jutro rano by się agregatem zrobiło i można będzie siać. 80 się odpinać nie będzie, bo jutro w pole pójdzie. Choć pomożesz mi, to się 40 podepnie pod beczkę. Idę przekaźnika szukać, bo nie pamiętam, gdzie my go ostatnio położyli. No powoli beczka się napełnia, a my tu w międzyczasie chcemy przypomnieć, że premiera Farminga 25 już za niecały miesiąc. Także kto nie kupił, to zapraszamy na oficjalną stronę Farming Simulator, gdzie kupicie i wersję cyfrową, i pudełkową. A będzie bardzo milutko, jeśli wpiszecie w polu kod partnera, ten, który teraz widzicie na ekranie. Wszystkim, którzy kupili oraz kupią z naszym kodem, bardzo dziękujemy. No i mamy nowy dzień. Gnojówkę się udało wczoraj rozlać calutką. Dzisiaj się uprawiło elegancko. Pole jak stół, no to nie ma co czekać. Tylko siać ten owies, bo dziś po obiedzie deszcze zapowiadają. A już teraz nawet trochę się chmurzy. Także sypiemy, zaprawiamy i jedziemy na pole. Dobrze, tato, to ja idę szukać zaprawy i działamy. No i co, moi drodzy, my już z tatą się jemy. Elegancko póki co idzie. Raz w koło objechaliśmy. Poprzeczniki też już tutaj są w sumie obsiane. Także no, myślę, że poleci. No ale jeszcze też na drugim kawałku będziemy siać. Oby tylko pogoda nam nie przeszkodziła. Potem jeszcze też dziadek będzie od nas ciemnik pożyczał, bo będzie u siebie jęczmień jary siał. Także no, robota wszędzie pełną parą idzie. Dziadek ogólnie coś tam ma ze swoim siewnikiem jakieś problemy, coś tam mówił, że te trybiki, nie trybiki, coś tam się popierdzieliły, no i zanim to naprawi, to szkoda czasu, bo już by chciał ten jęczmień właśnie ogarnąć, więc tam u nas nie ma problemu, żeby ten siewnik dziadkowi pożyczyć. Zresztą no komu jak komu, ale dziadkowi no to trzeba pożyczyć. Ostatnimi czasy dostawałem od was masę zapytań, czemu nie ma nowych odcinków, co się dzieje, czy seria już porzucona. Także na spokojnie, nie, mordeczki, ona będzie tutaj jak najbardziej dalej. Po prostu no miałem taką przerwę od nagrywania trochę tych filmów, ponieważ raz, że czasowo było ciężko, a dwa, uwierzcie mi, że od połowy praktycznie września do tej pory cały czas jakieś przeziębienie mnie dopadało i nie byłem w stanie za bardzo nagrywać. Ostatnio już bym może wrócił też z tą serią, ale TikTok ogólnie ma takie jakieś jazdy z zasięgami, że to porażka. Zresztą sami widzicie i nawet po wielu, wielu twórcach to też widać. Już niektórzy nawet nagrywają takie odliczanie, kiedy im TikTok przywróci zasięgi, także no ogólnie dzieje się. Szybko, sprawnie poszło, nawet myślałem, że Red List się będą zapychać, a tu miłe zaskoczenie. Jedziemy do domu coś przekąsić i przy okazji owsa dosypać, no pojedziemy jeszcze na ten drugi kawałek siać. Dobrze, tato. Trochę mnie martwi, że zaczyna się coraz bardziej chmurzyć, ale chyba powinniśmy zdążyć, bo na razie aż takich chmur deszczowych to tutaj na horyzoncie nie widać. Nie będzie padać, a przynajmniej na razie dawaj, pakuj się do ciapka i jedziemy. Oj, człowiek pojadł, posiedział i się rozleniwił. Ale nie ma co, bierzemy się, bo samo się nie zasieje, kurde mol. Ano niestety, tato, nie ma lekko. Kurde, nie tą czapkę z domu wziąłem, ta brudna jest, przyniesiesz czystą. Przyniosę jeszcze, przyniosę. Przynieś czapkę! Ja oczywiście standardowo pilnuję siewnika, żeby siał jak należy. No i oczywiście, żeby się nie zapchało nic. Jeszcze tak wracając do tematu właśnie tej mojej przerwy, to bardzo mi miło, że tak prosiliście i dopominaliście się wręcz o te odcinki, no bo to świadczy o tym, że ta seria wam się podoba, no i przyciągnęła wielką rzeszę fanów, także bardzo mi z tego powodu miło i oczywiście będę nagrywał dalej. No i już końcóweczka siewów na drugim kawałku, ostatnim jednocześnie, także bardzo fajnie.
zaraz tutaj jak skończymy, to pójdę do dziadka, powiem mu, że już koniec, może sobie siewnik brać, no i niech tam ten jęczmień u siebie działa, sieje, bo dziadek już też niecierpliwy i nie może się doczekać, ale to standardowo jak to dziadek. Myślę, że nawet trochę mu tam pomogę, bo ja też jeszcze pojadę bronować po tym owsie, no i pewnie tutaj już jak brony będę miał zapięte, to wpadnę też do dziadka, tak nawet za to rozmawiałem i też tam u niego oblecę ten kawałek jęczmienia. Siewy zakończone, ja już tutaj sobie latam bronkami. Miałem latać ogólnie 40, ale w ogóle 40 nie chce odpalić. Prawdopodobnie rozładował się akumulator, tata podłączył prostownik. No i cóż, czekamy, niech się ładuje, żeby nie marnować właśnie czasu. To 80 wziąłem, akurat fajnie, bo mogę sobie nią pojeździć. No i co? I walczymy tutaj sobie właśnie z tym bronowaniem. Zobaczymy potem, jak tam dziadkowi idzie siew, bo jeszcze w sumie nie wiem, czy zaczął, czy nie, bo jak wyjeżdżałem bronować, to jeszcze go posiewnik nie było. Tak mu się spieszyło, a tu jednak, kurczę, dziadek coś się zaniedbał i chyba czeka, aż faktycznie deszcz mu przeszkodzi, bo teraz niby się troszkę rozpogodziło, ale tam już widziałem, że chmurki takie dosyć spore idą. No także prawdopodobnie ten deszcz zapowiadany na dzisiaj faktycznie będzie padał. Tutaj chciałbym też jeszcze takie ogłoszenie parafialne dodać, że w najbliższym czasie teraz na kanale będą się różnego rodzaju nowości pojawiać. Też zrobię chyba takie podsumowanie właśnie wszystkich informacji, czyli nowości w sumie można powiedzieć też odnośnie Farminga 25, jakie się w nim pojawią w stosunku do 22, jakie tam różnice będą. Więc no będzie się działo na kanale, no i czekamy na tą 25. Także no, ogień i do przodu. Mam nadzieję, że zasięgi też troszkę powrócą. No ale to wszystko zależy od algorytmów TikToka tak naprawdę. Choroba jasna, musiałem do miasta jechać, a jakby nie to, to już bym miał posiane. Jak na złość chmurzy się na całego, ino patrzeć jak przypierniczy, bo idzie chmura od Doroty i guzik będzie z tej roboty. Nic się nie poradzi, dziadku, i pewnych spraw też się nie przeskoczy. Dawaj, cofaj do stodoły, bo już widzę, że coś zaczyna powoli kropić, to raz, dwa podepniemy ten siewnik i może jeszcze zdążymy to zasiać. Dobrze, że zboże już naszykowane, ino sypać i rura. Patrz, jak im się ta pogoda sprawdziła. Mówili w telewizji, że będzie padać po obiedzie i pada. O, chorobka jasna, śruby centralki zapomniałem w nusiu, leć no tam raz, dwa do stodółki mojej i koło leja powinna leżeć na murku. Ale my mieli szczęście w nusiu. Zasiane i deszcz się powoli rozpędza. Dziękuję, że mi pomogłeś i jeździłeś na siewniku, bo dzięki temu szybciej poszło. A i widziałem, że trochę ładnych okazów na miedzę też wyniosłeś. Nie ma za co, dziadku. Najważniejsze, że się udało. Ja lecę jeszcze teraz szybko na podwórko. Biorę 80 i postaram się to szybko zabronować. Mam nadzieję, że deszcz mi jeszcze na to pozwoli, bo na razie to tak dopiero kropi, więc powinno, myślę, się udać. To jest wnuczek na medal. Bardzo ci jestem wdzięczny, że sam postanowiłeś dziadkowi pomóc na roli, a przecież u was też kupa roboty. Chodź, pojedziesz ze mną zetorem po 80, bo jadę schować siewnik do stodoły. Niech nie moknie. Ja już tutaj sobie 80 z bronkami u dziadka latam, deszek w ochotku się rozkręca. No ale myślę, że damy radę. Dziadek będzie zadowolony, robota zrobiona, będzie miał spokojną głowę. W sumie dziadek to można powiedzieć, że już obrobiony tak naprawdę na wiosnę, jakieś tam tylko jeszcze opryski. I tyle, bo u nas to jeszcze trochę roboty jest. Burak czeka do siania i pewnie będzie na dniach siany jednocześnie, także na pewno też to będzie na odcinku. No zresztą zobaczycie, jakie tam achci się kroją, nie będę wam spoilerował. Ja tutaj się uwijam, cyk, pyk, ciach. No i jedziemy tą 80. Tak jak mówiłem tutaj wcześniej, troszkę teraz na kanale się będzie działo. Jak wyjdzie 25, to już totalnie, więc wiele ciekawych rzeczy planuję. No ale oczywiście to też wszystko w swoim czasie będziecie się dowiadywać. Jak macie jakieś swoje ciekawe propozycje jednocześnie też odnośnie kanału i nie wiem, jakiej serii, filmów, to możecie jak najbardziej dawać znać w komentarzu pod spodem. No dziadku, udało się. Mamy pobronowane, deszczyk coraz mocniej się rozpędza, już zima zaczyna się taka coraz bardziej wilgotna robić, także na te siewy idealnie. No a jak kochanieńki, w ramach podziękowania chodź do domu, bo babcia przygotowała ucztę na cześć zasiania jęczmienia. Oj, no dziadku, nie trzeba było, ale fakt, trochę zgłodniałem przez tą robotę na polu, także może chodźmy do tego domku. No same pyszności czekają, to grzech odmówić babci. A wy widzowie, jeśli obejrzeliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu pod filmem jęczmień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.